Znosi także nazwisko jej męża, emerytowanego strażaka, ale choć go tutaj znają wszyscy, miasto nie chce włączyć jego i trzech innych emerytowanych strażaków, którzy zginęli w World Trade Center, do grona zaginionych bohaterów. Maria i jej synowie ściskają w rękach petycje i fotografie. To wszystko, co mają. To i ręce, które łączą w nadziei, że poprzez paragraf dostrzeże się ofiarę człowieka. Człowieka, który wcale nie musiał tam być. Jeszcze raz Nowy Jork i Mariusz Max Kolonko. Max, powiedziałeś o bezsilności wobec prawa. Powiedz, czy władze Nowego Jorku historię trzech strażaków zmienią, czy uznają ich za bohaterów? Otóż gubernator stanu Nowy Jork, George Pataki, wydał dekret prawny, który de facto stwierdza, że ci strażacy ponieśli śmierć na służbie. Rada Miejska, i to jest wszystko w rękach Rady Miejska. Rada Miejska ma zadecydować nad rezolucją w tej sprawie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Miejmy zatem nadzieję, że będzie to szczęśliwy koniec tej, w przeciwnym razie, mało szczęśliwej historii. Jeszcze jedno, powiedziałeś, że do Nowego Jorku po południu przyjedzie wiceprezydent Dick Cheney. Czego można się spodziewać po tej wizycie? No jest to wizyta, która ma charakter czysto symboliczny. Jest to bardzo ważne dla Ameryki zobaczyć wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w tym miejscu, oddać im hołd ludziom, którzy tutaj w tym miejscu dwa lata temu zginęli. Ma to duże znaczenie dla mieszkańców miasta, dla Nowego Jorku, a także dla rodzin ofiar tej tragedii. Nowy Jork, Mariusz Maskolonko, dwa lata później. Dziękuję Ci bardzo. Świat nigdy nie zapomni o tym, co 11 września 2001 roku zdarzyło się w Ameryce. Wśród ofiar tej tragedii byli również Polacy. My także pamiętamy, że obywatele wielu innych krajów zmarli tego dnia. Mój naród i ja sam dzielimy Wasz smutek i łączymy się z Wami w uczczeniu pamięci Waszych rodaków, napisał dziś w liście do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego prezydent George Bush. Dziś w wielu miejscach w Polsce odbyły się uroczystości ku czci tych, którzy zginęli w tamtych zamachach. Te zdjęcia dwa lata temu zaszokowały i obiegły cały świat. Patrząc na to, co działo się w Nowym Jorku, nikt nie mógł być obojętny. Jedni milczeli, inni nie dowierzali, jeszcze inni płakali. Te zdjęcia chyba wszyscy dobrze znamy i pamiętamy. Dowodów tej pamięci w całej Polsce było sporo. Najbardziej uroczyście było tu, przed ambasadą amerykańską w Warszawie. Tym minuta ciszy i podziękowania dla Polski i dla Polaków za udział w walce z terroryzmem. Nasze kraje są nie tylko sojusznikami, jesteśmy przyjaciółmi. Chyba nigdy Polacy i Amerykanie nie byli ze sobą tak blisko. Połączyła nas tragedia z 11 września. 11 września nie pozostanie już nigdy datą obojętną. Obojętną dla Polski i obojętną dla świata. Dwie drabiny, symbol bliźniaczych wieży World Trade Center, i słupy wody, symbol akcji ratunkowej. Tak podlascy strażacy uczcili śmierć swoich amerykańskich kolegów, 343 strażaków, którzy nie wrócili z akcji. Kształt pomnika w Godziszach Wielkich pod Kaliszem też nie pozostawia wątpliwości, komu jest poświęcony. Byłem niedawno w Iraku, patrzyłem na polskich żołnierzy, którzy podjęli tam trudną służbę, ryzykowną służbę. Oni tą służbę podjęli również dlatego, żeby nie stawiać więcej takich pomników. O tragedii 11 września pamiętają też zwykli mieszkańcy. Pod krakowski konsulat przychodzili po to, by postać chwilę w zadumie, zapalić znicz i położyć kwiat. Konsulatem trzeba być, po prostu uczcić pamięć tych, których poległi, tym bardziej jak się w zeszłym roku dowiedziałam, że ktoś z moich bliskich tam zginął. To muszę być. Świat nie może zapomnieć o tym, co zdarzyło się dwa lata temu i nie zapomni. Tak jak ci studenci z Olsztyna. Magda i Rafał dziś są parą. 11 września będą pamiętać, bo byli tam wtedy w Nowym Jorku. Wtedy też rodziła się ich miłość. Jak sami mówią, miłość przez łzy. Pilna informacja z ostatniej chwili z Bliskiego Wschodu. Izraelska Rada Bezpieczeństwa zdecydowała, że palestyński prezydent Yasser Arafat powinien zostać wydalony z Ramallah. Na razie nie wiadomo, kiedy miałoby do tego dojść. Nieoficjalnie mówi się, że o taki plan wydalenia, o przygotowanie takiego planu wydalenia Arafata została poproszona izraelska armia. Jest pierwszy komentarz przedstawiciela palestyńskiego rządu, który mówi, że taka decyzja oznacza dalszą, niekontrolowaną destabilizację na Bliskim Wschodzie.
I na koniec jeszcze wiadomość z kraju. Była wiceminister kultury Aleksandra Jakubowska i były szef tego resortu Andrzej Celiński będą zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą. Tak jednogłośnie zdecydowali członkowie komisji. Posłowie Jan Rokita i Zbigniew Ziobro zgłosili też wniosek o odtajnienie treści przesłuchania byłej prokurator Wandy Marciniak, na co wczoraj nie zgodził się minister sprawiedliwości. Komisja przegłosuje ten wniosek na następnym posiedzeniu po zapoznaniu się z opiniami ekspertów. Przesłuchanie byłej wiceminister kultury Aleksandry Jakubowskiej było przesądzone. Już na poprzednim posiedzeniu komisji wniosek o jej przesłuchanie złożyła Anita Błochowiak z SLD, która dziś wnioskowała o to ponownie. Pragnę ponowić swój wniosek z tamtego tygodnia o wezwanie pani minister Jakubowskiej na świadka. Posłowie jednogłośnie wniosek poparli. Z kolei Jan Rokita zgłosił wniosek o przesłuchanie byłego ministra kultury Andrzeja Celińskiego. Kilka dni temu w Radiu Z Andrzej Celiński powiedział, że jest człowiekiem, który pracuje zespołowo i jeżeli decyzje zespołu jest taka, w tym przypadku premiera, iż ustawa jest przygotowywana przez sekretarza stanu w pewnym zespole, o którym jestem informowany, to rozumiem, że tak po prostu gramy i że ten zespół tak się ustrukturyzował. Trudno mi sobie wyobrazić, ażebyśmy mogli nie dowiedzieć się bardziej precyzyjnych faktach, które stoją za tymi informacjami, które opinii publicznej przekazał wiceprzewodniczący SLD. Andrzej Celiński podtrzymuje to, co powiedział w wywiadzie radiowym, ale do czasu przesłuchania przez komisję nie będzie o całej sprawie mówił. Ja byłem ministrem kultury w części czasu, który interesuje specjalną komisję. Specjalna komisja zajmuje się tym, co było w obszarze moich zainteresowań. Wydaje mi się, że nie mogę niczego dziwnego. Jan Rokita i Zbigniew Ziobro wnioskowali też o odtajnienie zeznań byłej prokurator Wandy Marciniak, na co wczoraj nie zgodził się minister sprawiedliwości. Jeżeli jedna ustawa pisze, że to może zrobić prokurator, druga ustawa, że komisja śledcza, prokurator twierdzi, że zdjąć nie może, a zatem nie ulega wątpliwości, że zdjąć może komisja śledcza. Uważam, że musimy znaleźć ścieżkę odtajnienia tych dokumentów. Chcę powiedzieć pół żartem, pół serio. Mam nadzieję, że jedynym legalnym sposobem odtajnienia tego protokołu nie będzie go przekazanie Instytutowi Pamięci Narodowej, którego prezes ma prawo odtajniania wszystkich dokumentów. W sprawie przecieku informacji zeznań Wandy Marciniak prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające. Kończymy główne wydanie wiadomości dziś jeszcze o 22.00 Panorama w Dwójce i o 23.05 Monitor Wiadomości w Jedynce. Jutro o 19.30 spotka się z Państwem Kamil Durczuk. Zapraszam, do zobaczenia. We'll be right back.